Aż pewnie nie jedna osoba z Was miała z tym kontakt, że w momencie, kiedy podnosimy temperaturę albo kiedy ona jest niska, no to wiadomo, że każdy z nas ma świadomość tego, że grzejniki, jeśli pracują na... No to jest od paneli, ale ten przełącznik ma bardzo ciekawą funkcję. Ha! I teraz kto z Was zgadnie albo podpowie, co to może być? Spójrzcie. W tej chwili pobór na domku jest bardzo mały, 40, około 60, 70, może nawet 80 cm w głąb budynku tutaj, tak? Także to też jest w ogóle ciekawe. Pewnie mało kto z Was do tej pory w ogóle słyszał o czymś takim. Bo... Cześć, czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i propagowaniem tych wszystkich rzeczy, które pozwoliłyby Wam, nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? W teorii zawsze wszystko jest możliwe, w praktyce czasami udowadniamy, że również się pokrywa to z teorią. I między innymi w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć taką bardzo ciekawą kwestię, ponieważ piec w przededniu, którego zmiany jesteśmy, miał swego rodzaju, może nie do końca, że wady, ale miał takie rzeczy, które nie do końca mi się podobały. I właśnie z tego powodu stwierdziłem, że warto by się było z Wami tutaj podzielić tą informacją, ponieważ ona ma wpływ na zużycie gazu. W przypadku ogrzewania i kotła centralnego ogrzewania, dwufunkcyjnego, gazowego, no jak sama nazwa wskazuje, źródłem energii jest gaz, ale ten piec nie będzie Wam chodził bez energii elektrycznej, która w naszym przypadku pochodzi z odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika, mamy własny bank, mamy własny falownik, energię, mamy wszystko to, co jest nam potrzebne do tego, żeby go zasilić i nie płacimy rachunków, jeśli chodzi o kwestię zasilenia w energię elektryczną. Ponadto będziemy go wymieniali na piec o taki, możecie sobie zerknąć, rzucić okiem, coś takiego. I to nie jest piec, że to tamto, słuchajcie, bo to jest piec, który będzie połączony również, zobaczcie, spójrzcie sobie, z klimakonwektorem. Klimakonwektor już jest założony, a teraz ciach, możecie sobie zobaczyć, bo już mamy tutaj część podłączona i to wcale nie było takie, wiecie, 3 minuty z podłączaniem tego, a tutaj jest jednostka wewnętrzna pompy ciepła hybrydowej połączonej z gaz i energia pochodząca z pompy ciepła, czyli to będzie napędzało ten kocioł, który tutaj Wam przed chwilą pokazałem. Natomiast chciałbym 2-3 słowa na temat tego kotła tutaj, który był założony. Jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ pewnie nie jedna osoba z Was miała z tym kontakt, że w momencie, kiedy podnosimy temperaturę albo kiedy ona jest niska, no to wiadomo, że każdy z nas ma świadomość tego, że grzejniki, jeśli pracują na niskiej temperaturze, no to będą brały mało gazu, tak potocznie to ujmijmy, tak? Czyli ogrzewanie i grzejniki, czyli ogrzewanie konwekcyjne pochodzące tutaj z tych grzejników, to ciepło tutaj będzie się dostawała temperatura taką, jaką ustawimy na piecu. Natomiast jeśli na zewnątrz będzie za zimno, no to w tym momencie nie pomoże nic nam, że ustawimy tutaj na tym termostacie wewnętrznym temperaturę 20, 21, 22 stopni, czy tam ile byście sobie życzyli, bo z prostej przyczyny, z tego względu, że jest za niska temperatura na piecu. No i co się wtedy dzieje? No i nagle jest noc, temperatura w środku spada, on próbuje nagrzać, wstajemy, jest zimno. My jesteśmy w domku angielskim, holenderskim, w związku z tym nie przesadzałbym z mówieniem o kwestii takiej, że on jest bardzo mocno tutaj ocieplony, docieplony, szczelny. Wręcz odwrotnie, tak? Choć będę go też bronił, bo to jest jednak pomimo wszystko domek całoroczny. W związku z tym pewnie są słabiej ocieplone, docieplone, wyizolowane niż ten, który tutaj widzicie. I teraz co się dzieje? W tym przypadku przydałby się czujnik na zewnątrz, który dostosowałby nam temperaturę na piecu po to, żeby była możliwość płynnego podnoszenia temperatury na kotle, po to, żeby była możliwość utrzymania na termostacie zadanej temperatury. I on takowej funkcji nie miał, nie posiadał, bądź też bo wyczytałem gdzieś tam, że jest opcja taka, żeby rozszerzyć tutaj funkcję tego pieca i była możliwość, żeby na zewnątrz wystawić czujnik temperatury. Z tego powodu po wystawieniu takiego czujnika on sam dostosowywałby temperaturę i by ją podnosił. Jak odczuwałem dyskomfort związany z tym, że tak, po pierwsze w nocy nam temperatura spadała i on nie dogrzewał, to jest jedna kwestia, natomiast jeśli ustawicie tutaj na takim piecu zbyt wysoką temperaturę, no czyli powiedzmy zaszalejmy sobie, ustawimy sobie 75 stopni załóżmy, oczywiście tutaj te grzejniki są w stanie przyjąć tą temperaturę, no to co się nam pojawia? Pojawia się to, że przy bardzo małej ilości tych grzejników, ponieważ ich tutaj wcale dużo nie jest, możecie sobie zerknąć i zobaczyć. Tak, proszę bardzo, jest sypialnia, jest grzejnik, tutaj jest wejście, przedpokój, mamy łazienkę, tutaj jest jeszcze taki pokój Milenki, taki proszę bardzo, coś takiego, kolejny i tych grzejników jest bardzo mało, w związku z tym bardzo szybko podbija temperaturę i tutaj jeszcze, tutaj jest schowany również. Bardzo szybko podbija temperaturę i co się dalej dzieje? W momencie, kiedy mamy wysoką temperaturę na grzejnikach, oczywiście wiadomo, że one są gorące, ale w tym momencie piec się nam wyłącza. Wyłącza się, oddaje ciepło z tych grzejników, temperatura spada, po jakimś czasie on się włącza kolejny raz. No i tak wiadomo, że on sobie włącza się, wyłącza. I to nie jest wcale dobre dla pieca. Mówi się o tym, że to jest taktowanie, tak? Czyli że piec nie pracuje w sposób ciągły, tylko on taktuje, tak? I uważam, mam takie wrażenie i pewnie wszyscy się tutaj ze mną zgodzicie, chociaż jeśli nie, oczywiście piszcie, bo ja bardzo chętnie czytam te wasze komentarze, to czy się ze mną zgodzicie, czy nie, odnośnie tego, że niska temperatura na kotle i kocioł pracujący non-stop 24 na dobę z płynną regulacją temperatury na kotle, po to, żeby on się nie wyłączał, tylko żeby on pracował na minimalnej temperaturze, na minimalnym zużyciu, na minimalnym poborze tej energii, czyli gazu, i dzięki temu, po pierwsze, nie ma tego taktowania, czyli on nie będzie się tak szybko zużywał, no nie, nazwijmy to może, że nie będzie się tak szybko starzał, tudzież nie będzie wymagał tak szybko tego serwisu, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, spadnie nam zużycie gazu. I przyznam się Wam, ja nie do końca miałem możliwość, żeby to sprawdzić. Pewnie jest to wynikiem tego, że jest zbyt wiele zmiennych, czyli tak, po pierwsze, temperatura na zewnątrz, ona non-stop się zmienia. Kolejna kwestia, jeśli nie mam możliwości porównania to z tą krzywą grzewczą, czyli z czujnikiem na zewnątrz temperatury i z możliwością jak gdyby przestawienia tego pieca na taki tryb, no to nie jestem w stanie tego porównać i w związku z tym mogę jedynie mówić o moich wewnętrznych odczuciach, jakie mam. Pewnie ktoś z Was może zabierał się za to, albo też, nie wiem, sprawdzał, testował, porównywał i pewnie będzie w stanie nam tutaj coś mądrego powiedzieć, chociaż parę słów na ten temat. Fajnie by było, gdybyśmy się mogli od Was czegoś też dowiedzieć na ten temat. Uważam, że to ma ogromne i bardzo duże znaczenie, dlatego już w przypadku tych, umówmy się, że troszkę bardziej zaawansowane, no nie, no bardzo dużo bardziej, no nie, że troszkę, tylko to już jest, to już przeskok, już nie chcę przesadzać, że o lata świetlne. Natomiast już tego typu piece mają tego typu rozwiązania, tak? Gdzie jednostki, albo wiecie co, może sobie wyjdziemy, bo jeszcze rzut okiem pokażę Wam, bo też coś schrzaniłem. No. A co tam? Też pokażę Wam, żeby nie było tylko, że same tutaj będę się pokazywał i mówił, że wszystko idzie tak super. A, jeszcze jedna kwestia, aczkolwiek pokażę Wam rzut okiem. Dobrze, tutaj jest nasza elektrownia, maszynownia, nasz bank. W ogóle troszeczkę było tutaj zmian i może nazwijmy to nawet, że trochę tutaj doszło nam porządków. I przyszedł bardzo ciekawy przełącznik. I pytanie właśnie do Was, może ktoś z Was już będzie wiedział, o co chodzi. To jest przełącznik, wyobraźcie sobie, no to jest od paneli, ale ten przełącznik ma bardzo ciekawą funkcję. Ha! I teraz kto z Was zgadnie albo podpowie, co to może być? Spójrzcie. W tej chwili pobór na domku jest bardzo mały, 49 W, tak? My go sobie zrobimy tak, pyk. Na środku ustawiliśmy przełącznik i mamy w tej chwili 0. I co się dzieje w momencie, kiedy przełączymy go w dół, to dowiecie się przy okazji. Z powrotem wracamy do poboru, ustawiliśmy go na górę, tak, i za chwilę nam wróci tutaj energia. Widzicie? O, już powoli zaczyna nam wracać. A co się dzieje, jak przestawimy go w dół? No, myślę, że to będzie fajna zajawka właśnie na jakiś kolejny odcinek, który zrobimy, bo ten przełącznik był mi bardzo potrzebny i on spełnia niezwykle taką fajną, ciekawą funkcję, która zabezpiecza, pozwala mi spać spokojnie, a jednocześnie też wiem, że zawsze jestem dodatkowo jeszcze zabezpieczony w tam... No i dobra, i w takim razie zachęcam Was do tego, żebyście nas oglądali. Aha, wyłączyłem, w związku z tym resecik się włączył. Pyk. O, i mamy coś takiego. Ustawiamy z powrotem na niską temperaturę i lecimy na zewnątrz. Ja Wam coś tam pokażę, tak jak już obiecałem, odnośnie tego, że coś tam źle zrobiłem i popsułem. Jest przepiękna pogoda. Możecie sobie zerknąć, tam słońce gdzieś tam jest, gdzieś tam. I my, można powiedzieć, że mamy zrobiony pierwszy etap w robieniu tutaj opaski takiej dookoła. Natomiast już Wam się chwalę, co jest, tada, co się wydarzyło przy zakładaniu tutaj. Bo mamy tak, jednostkę zewnętrzną do tej naszej pompy ciepła hybrydowej, czyli prąd, gaz, dwa źródła zasilania. No i się okazało, że co? Pewnie by nam to nie strzeliło, gdyby nie to, że mieliśmy dokładnie takie samo wiertło i ono było takie, albo może kołki są za dobre i z tego powodu zbyt blisko było brzegu to wiercone, kręcone. No i okazało się, że o ile by to jeszcze tak w jednym miejscu nam strzeliło, to jeszcze pal 6, ale okazało się, że takiego psikusa w dwóch miejscach nam to tutaj, o zobaczcie, spójrzcie, coś takiego się w dwóch miejscach nam wydarzyło. No i w tym momencie, umówmy się tak, ja nie do końca jestem tutaj dumny akurat z tego, co się wydarzyło, aczkolwiek takie rzeczy się zdarzają, w związku z tym też wielce mi się tutaj nie przejmował. A i kolejna kwestia jest taka, to są podkładki wibracyjne. Na jednym z materiałów pokazywałem, nie wszyscy widzieliście, i co niektóre osoby pisały, o, jak to ma, podkładki muszą być w ogóle spokojnie, one są, mało z tym. Jeżeli już w ogóle chcemy rozmawiać na temat robienia stopy pod jednostkę zewnętrzną, to ja Wam jeszcze mogę coś podpowiedzieć, z tego względu, że to ma duże znaczenie odnośnie wagi, na czym to stoi, tak? Czyli jeśli zakładamy podkładki wibracyjne, to pytanie, do czego my je przykręcimy, bo zasada jest taka, że obiekt, który drży, powinien znajdować się na stopie, która jest dużo cięższa od niego, tak? I to jest jedna z zasad, która pozwoli Wam uniknąć sytuacji takiej, żeby te wibracje były gdzieś tam przenoszone, albo tudzież, żeby ten sprzęt cały później wydawał różne dziwne odgłosy, a co niektórzy, ja osobiście miałem też wielokrotnie okazję doświadczać tego, że coś takiego, taka jednostka zewnętrzna, źle zamontowana, potrafi po prostu hałasować. I co jeszcze tutaj? Ktoś tutaj mówił, że to są kamienie otoczaki i w ogóle, i że to nie jest żwir. No to już Wam mówię, że ja tutaj pod spodem oczywiście wrzuciłem sobie te kamienie po to, żeby mogły skropliny się wydostawać. Tutaj macie rurkę u góry i tutaj jest żwir. Natomiast tutaj. I ten żwir to jest wykopane na jakieś tam 40-50 cm, czyli doszedłem do tej jasnej ziemi i ta część jak gdyby została wysypana tym żwirem. Aczkolwiek pokażę Wam, bo można to zrobić też troszeczkę inaczej i to jest coś, co zrobiłem w przypadku odejścia skroplin od jednostki wewnętrznej. I tutaj możecie sobie jeszcze zerknąć, może tak przez ramię trochę. Spójrzcie, widzicie? I to jest całkiem fajne rozwiązanie. O, zaraz nam się rozjaśni. I widzicie? I tu skropliny są wprowadzone do rury 75. Ta rura, ona jest długości plus minus gdzieś w granicy, ja nie wiem, ona około metra, może troszkę mniej. Na metr na pewno to nie jest zakopane, natomiast ona w 3/4, może w jednej drugiej jest wysypana żwirem. I nie wiem, może poprawię, zobaczę, bo tutaj mam kolejną rurę, ona nigdzie nie jest podłączona. nie jest, jak gdyby do niczego nie jest używana. O, widzicie, jest luźna. I teraz się zastanawiałem, bo być może ją wykorzystam po to, żeby ją wrzucić właśnie pod tą jednostkę zewnętrzną i żeby do niej wprowadzić rurkę z tymi skroplinami. Natomiast to nie jest jakiś tam wielki problem. No jedynie co, no to wiadomo, że chodzi o to, żeby nam się tutaj lodowisko pod tym nie robiło. Natomiast jest to zabezpieczone w taki sposób, że uważam, że nie będzie to w niczym przeszkadzało w kwestii pracy. A jeśli ktoś, bo ktoś jeszcze pisał, że o nie, bloczki betonowe, nie, bloczki betonowe się nie stosuje, bo bloczki betonowe to one tam się rozlecą za tam 2, 3, 4 czy tam 5 lat. Super, ja się bardzo cieszę, jeżeli ktoś z Was pisze komentarze odnośnie tego, jeszcze czegoś się nie stosuje i to napiszcie w takim razie, że coś się nie stosuje, z jakiego powodu, dlaczego to się niby za 5 lat ma rozlecieć, tak? Albo co w to miejsce zastosować, czyli rozwincie myśl. Kolejna kwestia, jeśli już chcecie opisywać, pisać, cokolwiek komentować, to fajnie by było, żebyście też zawsze, już nie mówię mi, bo ja tam akurat spokojnie, mi to tam możecie pisać i ja to spokojnie sobie przeczytam i tutaj wielce ciśnieniami nikt z Was nie podniesie swoimi komentarzami i nawet czy pozytywnie, czy negatywnie, po prostu podchodzę do nich w taki sposób, że oczywiście sprawia mi to przyjemność, cieszę się, że jeżeli piszecie pozytywnie, natomiast jeśli piszecie negatywnie, to oczywiście również przyjmuję to do wiadomości. I już mówię, jeśli już piszecie komentarze, to też napiszcie, co uważacie, że zostało zrobione dobrze. Jeżeli chcecie, żeby ktoś Was wysłuchał, to zacznijcie od tego, że napiszcie i powiedzcie, czy skomentujcie i zacznijcie odnośnie tego, że tak, zauważyłem, że tam założyłeś, podłączyłeś przewody, super, fajnie, opaskami były zaciągnięte, to na pewno spowoduje to, że jest taka ładna kultura, tam wszystko, że to pasuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdybyś na następny raz robił albo chciał to poprawić, to zwróć uwagę na to czy na to, ponieważ z mojego doświadczenia albo wiem, że to można byłoby zrobić inaczej, albo słyszałem czy widziałem, że tego typu rozwiązanie może ulec tam zniszczeniu za 2, 3, 5 lat, czy coś takiego, czy nie lepiej by było coś innego zastosować. I wtedy dzięki temu masz mega dużą szansę, że osoba, która będzie czytała taki komentarz, po pierwsze chętnie go przeczyta, po drugie ucieszy się, że ktoś docenił pracę, jaka została włożona w zrobienie czegokolwiek, a kolejny podpunkt jest taki, że będzie być może też chciała zwrócić uwagę i wprowadzić te zmiany, o których Ty mówisz i wspominasz. W związku z tym, no ja już tak sobie tutaj tam mówię i opisuję Wam, jak można by to było, co można by było i tak dalej. Natomiast i tutaj też przy okazji, o proszę bardzo, rzut okiem mamy też dookoła zrobione. Na dzień dzisiejszy już ta opaska tak zrobiona, tak jak już wcześniej wspominałem, tam są parapety, które będą założone tutaj na tej wysokości i one będą przestawały ponad tą opaskę, czyli ta część będzie tutaj też wypełniona. Także tak jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego to tak jest, a nie inaczej, to już tłumaczę, a w jednym ze wcześniejszych odcinków pokazywałem nawet te parapety, które będą tutaj założone, zastosowane. Tak zrobiona opaska, tak zrobiona na dzień dzisiejszy już zabezpieczy domek przed tym, żeby ten mróz po prostu do niego się nie dostawał. I o ile tylko i wyłącznie jeszcze będą zabezpieczone tutaj te drzwi, tak, tutaj, czyli albo będą drzwi wstawione, albo jakaś płyta, albo zastawione czymś, albo nawet zostaną zawieszone, jak nie znajdę czasu, a nie przewiduję, na pewno go znajdę, to nawet gdyby zostały dosłownie zawieszone jakieś tam 1-2 koce obok siebie, to on już nie pozwoli do tego, żeby ten mróz wpadał do środka. I kolejna kwestia jeszcze, o której uważam, że warto by było wspomnieć, to jest kwestia związana z tym, jak głęboko taka opaska powinna być zakopana. No właśnie, i to jest też bardzo ciekawy temat i wątek, który oczywiście fajnie by było nawet omówić, poruszyć albo zgłębić trochę bardziej. To wszystko jest uzależnione od tego, na jakim gruncie macie posadowiony dany obiekt, który chcecie otoczyć tą opaską. Ponieważ strefa przemarzania jest to umowne określenie, do jakiej głębokości powinny być, nie muszą, ale powinny być posadowione fundamenty, tak, ławy. Dlaczego? Z jakiego powodu? To jest umowne, ponieważ to wszystko jest uzależnione od gruntu, ponieważ nie piasek tak? I ziemia jak gdyby marznie dużo szybciej, ponieważ no jest w stanie utrzymywać tą wilgoć, natomiast piasek, tudzież tam, o proszę bardzo, sterta żwiru piasku mamy, tutaj możecie sobie zobaczyć, tak? Jaki my mamy grunt tutaj. Tak? No nie trudno się domyślić, że skoro tutaj jest piasek, tak? A tu jest czarnoziem i to jeszcze marnej jakości, no to tak naprawdę tego czarnoziemu my mamy tutaj tylko 20-30 cm i to jest jedyna ta przestrzeń, w której jest zatrzymywana ta wilgoć. I to jest część, która marznie. I to jest coś, co zamarza. Nie piasek zamarza, nie ziemia zamarza, tylko zamarza wilgoć, woda. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeśli macie grunt sypki dosłownie i w nim nie będzie się utrzymywała woda, tylko dosłownie będzie przylatywała, no to w Waszym przypadku ta strefa przemarzania będzie dużo mniejsza, płytsza. Czyli jednym ze sposobów, który ja przy niektórych tutaj tych obiektach, które robiłem, stosowałem, to była taka opaska z folii, czyli odsuwałem od budynku wodę. Dzięki temu, jeśli grunt dookoła, przykładowo czy sauny, czy tam szopki, którą mamy, dookoła niej nie był mokry, wilgotny, to tam nie miało co za bardzo marznąć, tak? Bo po prostu nie było w tym piasku wilgoci. W związku z tym odprowadzenie wody kawałeczek od tych fundamentów już spowoduje to, że tam no, nie będzie, jak gdyby nie będzie Wam to przemarzało. Natomiast robi się tak i stosuje się tą strefę przemarzania i tak się posadawia budynek, bo to jest z punktu widzenia projektanta wygodne. Po prostu wziąć tabelkę, schemat, wrzucić Wam i kazać Wam robić, kopać na metr fundamenty, ławy, robić, zasypywać żwirem, piaskiem dookoła, wszystko robić, te wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić, zgodnie ze sztuką wygodną dla wszystkich innych dookoła, a często nie dla Was, tak? Natomiast do tego, żeby uniknąć sytuacji, w której musicie zachować posadowienie budynku poniżej strefy przemarzania, która jest określana dla różnych części Polski i na różnych głębokościach, umówmy się między tam 70 a metr, czy tam 1,5 m, 10 m, w zależności która część Polski, to należałoby wykopać i zrobić próbki gruntu, czyli na czym stoicie, tak? Czyli gdzie będzie stał budynek. I najlepiej, żeby one były zrobione minimum w 4 narożnikach budynku, z tego względu, że dzięki temu możecie określić sobie, czy tam nie ma sytuacji takiej, że w gruncie znajduje się choćby nawet glina. I wtedy nagle okazuje się, że budynki, które nie są posadowione poniżej strefy przemarzania, one będą Wam pękały od strony północnej. Z tego względu, że od strony północnej najdłużej będzie trzymał mróz i przód budynku zacznie już odtaje jak gdyby ta ziemia i on się będzie już powoli jak gdyby, no, albo inaczej, on będzie stał w swoim miejscu, o tak to nazwijmy, natomiast część, która gdzieś, gdzie przecina choćby nawet glina, to w tym momencie tam Wam napuchnie i on może urosnąć, tak? I z tego powodu okazuje się, że w północnych częściach budynków ściany po prostu pojawiają się pęknięcia. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest element jeden z takich, które w budownictwie są, występują i z punktu widzenia tych wszystkich, którzy projektują, im po prostu łatwiej jest wrzucić i nie rozmawiać z Wami na temat tego, że tam trzeba można coś innego, bo to są takie dyskusje, wiecie, trochę próżne, bo on Wam powie, Wy będziecie się zastanawiali, czy to robić, czy nie, czy brać geodetę, odwierty, bo to trzeba wziąć, trzeba zapłacić i później stwierdzicie, a nie, dobra, to nie będę płacił 5000, bo zaoszczędzę później na materiale tam, nie wiem, 8-9 tysięcy, czy tam 10, czy ileś, to nie, dobra, to tam to zrobię tak, jak wszyscy robią, tak jak każą. Dlaczego to mówię? Z jakiego powodu? Mówię to z tego względu, że każdy z Was robi zupełnie bardzo często inny projekt, oparty na innych zasadach, schematach, w ogóle na innej filozofii i robi to po coś innego i z tego powodu Wam mówię, sygnalizuję, że jeżeli już robicie czy coś takiego, to nie musicie się tego sztywno trzymać i między innymi tym jednym z lifehacków jest kwestia odprowadzenia wody, tak? Czyli po prostu dosłownie zróbcie sobie taką opaskę tam z folii czy z czegoś, żeby odprowadzić wodę spod budynku, typu, żeby te pierwsze 10 cm czy 15 dookoła budynku było wolne od wilgoci. Jak Wam się to uda zrobić i przysypiecie to ziemią, tak, no i uznajmy to, że tam to, co użyjecie do tej odprowadzenia tej wilgoci, typu, nie wiem, grubą folię budowlaną, 10-15 cm, czasami to są budynki tymczasowe, jakieś takie, wiecie, no, które będą stały tam, nie wiem, rok, dwa, trzy lata, wiecie, czasami te, które stoją niby rok, pół roku, tam się okazuje, że później stoją 5 czy 55, różnie to bywa. Natomiast tak czy inaczej możecie sobie to wykorzystać w waszych tylko wiadomych celach, nie wiem jakie macie, natomiast jeśli macie, no to warto by było z tego skorzystać. Kolejna kwestia, to tak jak już wcześniej powiedziałem, czyli ta strefa przemarzania i to, jak głęboko zejdziecie, choćby nawet, tak jak ja tutaj zszedłem dosłownie kilkadziesiąt centymetrów, nie wiem czy tam jest w granicy 30, około może 40 centymetrów, 30-40 centymetrów, plus minus w tych granicach, i to w zupełności wystarczy do tego, żeby ten budynek zabezpieczyć. Kolejna rzecz jest taka jeszcze, nawet wystarczyłoby zejść poniżej gruntu dosłownie 5 cm, 7 cm i zastosować poziomą izolację termiczną. Nie wiem, czy ktoś z Was wie w ogóle, że coś takiego istnieje, i nie mówię tutaj o tym, że pod budynkiem, bo to nie o to tu chodzi, tylko na zewnątrz, tak? Czyli tak jak wyobraźcie sobie, mamy budynek, jest ściana boczna budynku, mamy izolację, schodzimy dosłownie poniżej typu 5-80 cm w grunt z izolacją termiczną, a później izolację termiczną robimy na zewnątrz poziomo. Dlaczego? Ponieważ mróz, który będzie próbował się dostać do budynku, on będzie musiał, po pierwsze, on będzie mógł zacząć mrozić tą ziemię dopiero jak się skończy izolacja termiczna pozioma, bo czasami nie można już tam zrobić, albo nie można wejść w głąb. Robimy poziomą izolację, z tego względu, że ten mróz, on będzie nam próbował wejść nie od brzegu budynku, tylko od brzegu tej poziomej izolacji opaski, czyli od końca poziomej izolacji on będzie próbował się nam dostać w głąb po skosie, czyli najprawdopodobniej po zastosowaniu takiej typu płyty dookoła opaski, nie wiem, 15-20 cm, załóżmy, no nie wiem, wyobraźcie sobie typu pół metra szerokości, dookoła budynku uzyskujemy podobny efekt, tak jakbyśmy mieli w pionie zakopane około 60, 70, może nawet 80 cm w głąb budynku tutaj, tak? Także to też jest w ogóle ciekawe, pewnie mało kto z Was do tej pory w ogóle słyszał o czymś takim, bo to są rozwiązania, które się bardzo rzadko stosuje. Natomiast jeżeli ktoś lubi różnego rodzaju ciekawostki, ale gadamy, lubi różnego rodzaju ciekawostki, to między innymi właśnie w tej chwili uważam, że sprzedałem Wam fajny patent na to, żebyście mogli sobie kiedyś tam w przyszłości u siebie zastosować. To może być w różnych sytuacjach, czy być może przy jakiejś termomodernizacji, być może przy, nie wiem, poprawianiu czegoś, tak? No to jak gdyby już jak gdyby będziecie tutaj wiedzieli, jak się zachować i skąd co się bierze. Spoko. To co? Fajnie, cieszę się, że jesteście z nami, że jesteście z Dobrym Projektem. Trzymamy za Was kciuki i trzymamy kciuki za to, żebyście Wy również robili, realizowali swoje własne dobre projekty, żebyście się przy okazji tego wszystkiego również dobrze bawili. Trzymajcie się w takim razie, kciuki do góry, łapkę w górę, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie, wysyłajcie ten materiał znajomy, bo może ktoś z nich również jest w podobnej sytuacji i być może jemu się te informacje przydadzą. O, a my właśnie w tej chwili można powiedzieć, że mamy pierwszy etap taki bardzo ważny, zrobiony, ogarnięty i już będzie nam tutaj dużo łatwiej utrzymać temperaturę. Tutaj również podciągniemy to w pionie do góry, a parapet, który będzie tutaj wystawał, będzie przestawał, bo tutaj jest taki łuk, nie wiem czy go widzicie, spójrzcie. I on jest naturalnie zgodnie z tym budynkiem, który jest. Także taki psikus architektoniczny nam tutaj zafundowali, ale myślę, że sobie z nim poradzimy. A kto nie widział, to jeszcze rzut okiem, choć już wcześniej też go pokazywałem. Tutaj jest taki parapet, który będzie. O, proszę bardzo. Coś takiego. Trzymajcie się. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Do miłego. Cześć, hej.